Dziękuję, Ator, za przyjście do politycznej szafy. Jesteś szerzej znany właśnie jako Ator pod tym pseudonimem, ale Krzysztof Woźniak. Piąte miejsce na liście partii Korwin. I chciałem cię też zapytać... Na warszawskiej liście. Na warszawskiej liście, tak. Chciałem cię od razu zapytać, co myślę może być takie trochę też kontrowersyjne i może nieprzyjemne dla ciebie, ale to możesz odbić piłeczkę. Czy nie czujesz się jak zapchać dziurę, będąc na piątym miejscu? To ja na wstępie ci podziękuję za zaproszenie. Dzięki za przyjście. Słuchaj, czuć się na piątym miejscu z 40 osób jako zapchaj dziura? No zdecydowanie nie, prawda? Myślałem, że raczej zapytasz, czy, bo takie pytania częściej padają, czy nie uważasz, że Korwin chce mnie wykorzystać, żebym mu dobił dodatkowych głosów, bo i tak wiadomo, że najpierw wchodzi pierwszy z listy, później drugi z listy, później trzeci z listy, później czwarty, później piąty. Co jest nieprawdą, wchodzi ten, kto ma najwięcej głosów. Dokładnie. Słuchaj, teoretycznie może się zdarzyć taka sytuacja, że ja wejdę, a sam król nie, bo będę miał więcej głosów. W co osobiście wątpię, natomiast sądzę, że jakby się... Natomiast dalej to już wszystko niewielka niewiadoma. Słuchaj, zapchaj dziurą na pewno nie jestem. To nie jest tak, że ja na listach Korwiny jestem z przypadku. To się troszeczkę, ta historia trochę dłużej trwa. Wszystko zaczęło się od tego, że ja się trochę poznałem z Przemkiem Wiplerem na targach Intel Extreme Master. Zrobiłem z nim wywiad. I jakoś tak fajnie się nam zaczęło rozmawiać, że mamy podobne poglądy. Potem Przemek zaczął oglądać moje vlogi. Potem się okazało, że mamy wspólne zainteresowania. Byliśmy nawet wspólną serię let's playową, braliśmy Wiedźmina 3 właśnie z Przemkiem Wiplerem u niego w domu. To była dość unikalna seria, bo CD Projekt Red, któremu bardzo serdecznie dziękuję, dał mi zgodę na upublicznienie gameplayu z Wiedźmina 3 w weekend. Znaczy, nie pamiętam czy w weekend, w każdym razie ja miałem 2 dni przed innymi, więc no wiesz, to uwierzcie mi, ludzie, którzy nie znacie świata graczy, możliwość udostępniania gameplayu własnego z takiego mega hitu jak Wiedźmin 3, to jest niesamowity ukłon ze strony. Ale nie byliście razem tam w tym klubie na Mazowieckiej bodajże? Nie, po pierwsze wtedy się nie znaliśmy, tak, a po drugie no ja generalnie jestem tak zapracowany, że ja jak mam tylko wolną chwilę, to raczej chodzę spać. A nie, to jest naprawdę złe. Ja mam kanał, ja mam działalność swoją własną i jeszcze inne rzeczy robię. Ja naprawdę nie oszukuję, że sypiam czasem po 2-3 godziny na dobę. Natomiast odpowiadam na twoje pytanie, nie, na pewno nie jestem zapchaj dziurą. Na pewno jestem takim ewenementem. I ryzykiem, i eksperymentem zarówno z obu stron. Właśnie, bo mówisz, że ryzykujesz, a nie boisz się tego, że nawet jak dostaniesz się, czy nie dostaniesz się do Sejmu, to ten elektorat, który, nie oszukujmy się, jest jeszcze przez polityków niezagospodarowany, chodzi mi o YouTube'a, odwróci się od ciebie. I kanał no, zacznie ci już słabiej prosperować, czego ci nie życzę oczywiście, bo nie ukrywam, że oglądam czasami twoje odcinki. A no, bardzo ale... dziękuję, ja ciebie też oglądam. Tylko dlatego się zgodziłem, świetny film z Wapniakiem, swoją drogą polecam. Słuchaj. Jasne, że się boję. Wiesz, nie bez kozery, mówisz, że oglądasz moje filmy, to wiesz, że kilka miesięcy temu miałem film o tym, że pewnej partii na pewnym zjeździe się wybrwało, że zatrudni hejterów. I powiem ci, że to czasem nawet widać, prawda? Jak na przykład, jak jest taka sytuacja, że jakby to ładnie określić, że film jest wrzucony przez 10 sekund, i od razu jest 6 łapek w dół i 6 komentarzy. Dałbym ci łapkę w górę, ale tam jest Wipler, nie? Gdzie generalnie, jakby to powiedzieć, Wipler jest w internecie lubiany. No to pewne rzeczy się dzieją. Na pewno ryzykuję. Na pewno pewne, nazwijmy to, środowiska są nieprzychylne. No ale wiesz, to jest troszeczkę tak, że jak... Czasem ryzykuję, czasem po prostu gra jest warta świeczki, czasem warto spróbować. Czasami to jest nawet gra o sumie zerowej, może być, że albo się uda, albo się nie uda, tak jak o tym rozmawiamy. Nie wiem, czy widziałeś wypowiedź Roka, też słynnego youtubera, że jego zdaniem YouTube powinien być oddzielony od polityki. Czy też tak uważasz? Szczerze? Na filmie Roka jest powiedziane, że ja nie mam szans, bo startuję z 5. miejsca. W związku z tym najpierw wejdzie ten z 1. miejsca, potem ten z 2., potem ten z 3., potem ten z 4.
Śmiem twierdzić, że... I niech to zostanie moją odpowiedzią. Już wcześniej na filmie mówiliśmy, jaka jest prawda. Pierwszy wchodzi ten, kto ma najwięcej głosów, a nie ten, kto jest pierwszy na liście. Ja tam swoje wiem, ja tam znam trochę rzeczy zakulisowych, nie będę o tym mówił. Czy YouTube powinien być oddzielony od polityki? Słuchaj, ja nie jestem politykiem i nie zamierzam być politykiem. Natomiast swoje poglądy zawsze miałem takie, jakie miałem, nigdy ich nie ukrywałem, nigdy. Ja już przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, tymi, w których niespodziewanie Korwin wypłynął, już wtedy zrobiłem taki specyficzny vlog. Listę partii, na które nigdy nie zagłosuję i dlaczego, oraz tam jednej partii nie było, no i później druga partia, stwierdziłem, że to jest najlepsza i że na nią zagłosuję. Już wtedy miałem określone poglądy, mimo że nigdy, ale to nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby się z jakąś partią związać i nie zamierzam nadal się z żadną partią wiązać. Nie zapiszę się do partii Korwin, nawet jak dostanę mandat. Słuchaj, poseł to nie polityk. Inaczej, poseł nie musi być politykiem. Poseł został stworzony politykiem jako swoiste narzędzie do głosowania i zabezpieczania interesów partyjnych. Poseł powinien być przede wszystkim reprezentantem, osobą posłaną gdzieś, żeby reprezentować tych, którzy go posłali. I kiedyś poseł nie był politykiem. Kiedyś poseł reprezentował określony region, w tym momencie określone środowisko, w określonym miejscu. Tak to... No region też reprezentuje, bo z danego regionu startuje. Tak, no bo wiesz, ustawa pod tytułem Ordynacja Wyborcza jest dostosowana do takich realiów, w których się uważa, że środowisko jest utożsamione z regionem, prawda? Jeszcze nie wymyśliliśmy coś takiego, że w Sejmie powinno mieć swoją reprezentację na przykład ludzie starsi, ludzie młodsi, ludzie na przykład lubiący grać w gry lub ludzie, którzy uważający, że od gier komputerowych to można zwariować, prawda? Swoją drogą to też można by się zastanowić, czy to nie jest alternatywa. Oczywiście nie mówię, że to jest dobry pomysł, tak? Ale jest to jakaś wersja. Jest to jakaś wersja. Znaczy wiesz, bo dążę do tego, wiesz, chodzi mi o to, że wiesz, politycy sięgają od jakiegoś czasu po sportowców, co jest już popularne. Ci sportowcy nic nie wnoszą, zobaczmy na przykład na ministra sportu i turystyki, były mistrz olimpijski, nie rozumiem w ogóle tego. Sięgają po celebrytów. Ja nie mówię, że sięganie po youtuberów, bo ty jak mówisz, jesteś z wykształcenia prawnikiem. No to okej, okay, to akurat ci się chwali. Słuchaj, ja mam dość duże CV. Łącznie z tym nawet, że ja wiem, jak pracują urzędnicy, bo sam pracowałem w urzędzie. I tam się zajmowałem między innymi regulacją rynku telekomunikacyjnego, więc ja wiem, jak to wygląda. To nie jest tak, że jak ktoś mówi, że gdzieś jest bagno, to znaczy, że tak sobie wymyślił. Zwykle to znaczy, że był, tak? Bardzo dobrze powiedziałeś o tych sportowcach. Na przykład nie rozumiem, dlaczego człowiek, który jest świetnie na przykład biega, ma świetnie zarządzać ministerstwem, bo to są jakby dwie różne rzeczy, tak? No tutaj jeszcze zarządzanie by się przydało, bo tak. Ten człowiek niekoniecznie potrafi zarządzać. Dokładnie. Ale też jeszcze taka mała puenta co do tego, już ci daję skończyć. Zobacz, mamy mnóstwo prawników w Sejmie, mamy jedno z najgorszych. Nieprawda. Mamy bardzo słabe prawo na tle europejskie. Mamy najlepszych ekonomistów w Europie, powiedzmy, jednych z lepszych, a nasza ekonomia, dług publiczny, sam widzisz, jak wygląda. Także przepraszam. Przyda się jeszcze kolejny prawnik. Przepraszam. Sprawdź statystyki. Nieprawda, że mamy masę prawników w Sejmie. W Sejmie mamy zdecydowanie za mało prawników. Jaki zawód jest najlepiej reprezentowany w Sejmie? Nauczyciel? Tak. Dokładnie tak. W Sejmie mamy zdecydowanie za mało prawników, a zdecydowanie za dużo nauczycieli, którzy mam wrażenie dostali się do Sejmu między innymi dlatego, że byli znani w określonym środowisku i mieli bardzo dużo czasu i chociażby poznawali ludzi, bo zebrania z rodzicami i tak dalej, zwłaszcza w małych środowiskach to tak działa. Prawników mamy zdecydowanie za mało, co widać po jakości tworzonego w Polsce prawa. Słuchaj, dzisiaj odpaliłem, znaczy dzisiaj względem kiedy to nagrywamy, nie wiem kiedy to puścisz. W przeciągu 3 dni na pewno. Okej, okay, czyli kilka dni temu u mnie na kanale pojawił się film z tytułu Absurdy Prawne o tym, że ludzie wyszli na ulicę, bo kupowali paliwo od pewnej firmy. Ta firma okradała fiskusa, nie płaciła podatku. W związku z tym Urząd Kontroli Skarbowej od kogo zażądał zapłaty tych należnych podatków? Od złodzieja czy od ofiar złodzieja? No podejrzewam, że od ofiary złodzieja. Dokładnie, a wiesz co jest najgorsze? Zrobił to zgodnie z prawem. Dlatego, bo posłowie na kanwie ustawy afery paliwowej
żeby walczyć z mafią paliwową, uchwalili na kolanie ustawę, która umożliwia ściąganie niezapłaconych podatków od klientów oszustów. To jest chore. Ktoś, kto jest prawnikiem, od razu przewidzi, że taki absurd, jaki w tej chwili ma miejsce, się zdarzy i nie zgodzi się na uchwalenie takiej ustawy. I widzisz, to jest jedna część, tak? Znam się na tworzeniu prawa. Druga rzecz, ja już w tej chwili umiem głośno krzyczeć, tak? I mam do głośnego krzyczenia pewne narzędzie, ten kanał YouTube. Dlaczego uważam, że on jest naprawdę moją przewagą? Bo to nie jest tak, że nagle sobie wymyśliłem, o, mam popularny kanał na YouTubie, ludzie mnie znają, to zostanę posłem. Nie, to jest inaczej. Ja mam pewne cechy, dzięki którym ten kanał zrobił się popularny. Nie oszukujmy się, spójrz na mnie. Brzydki facet z dziwną kitką, z brodą w nieładzie. Nikt mnie nie ogląda, dlatego że jestem przystojny. Ludzie mnie oglądają, dlatego że mówię z sensem. Masz żonę. Mam żonę. No to nie jest tak źle z tobą w takim razie. Nie jest tak źle, natomiast to słuchaj, no to widzowie, oglądacie ten film dlatego, że przyszedł ładny facet, czy dobra, nie kontynuuję. Jeden tego. Z nas na pewno, wiesz, może być ładny, także... No, właśnie, to tam macie. Nie zapędzaj się tak. Tam macie, tak? Natomiast wiesz, no ja w jakiś sposób umiem komentować rzeczywistość, umiem tak tą rzeczywistość przedstawić, że ludzie to rozumieją i się angażują. W momencie, w której jestem w Sejmie, procedujemy jakąś ustawę, ja umiem zebrać, będę miał narzędzie do zebrania opinii publicznej sprzeciwiającej się większości. A już akta pokazało, że nawet politycy, jak chcą przepchnąć ustawę, która jest im bardzo potrzebna, a społeczeństwo się sprzeciwi, to nie przepchną, bo się boją. A nie boisz się, przepraszam ci przerwę, że będziesz tam sam, bo zazwyczaj z politykami jest tak, z kandydatami na polityków, że rzeczywiście ładnie mówią w telewizji, czy po prostu ładnie do społeczeństwa się odnoszą, a potem dostają się do Sejmu, nie wiem, czy odbija im palma, czy nie, ale robią zupełnie co innego, niż obiecali wyborcom, po prostu przychodzą na głosowanie, bo nie przychodzą, zobacz, czasami sala jest pełna, jeżeli rzeczywiście jest jakiś ważny temat, jeżeli jest mniej ważny, ale ważny dla jakiegoś regionu albo dla jakichś grup środowiskowych, to przychodzi po 10 posłów na takie posiedzenie i wtedy... Ale słuchaj, to, że obecni posłowie traktują zaszczyt, jaki ich spotkał w dużej mierze źle, to nie możesz mówić, że ja też taki będę. No ja nie mówię, ja nie twierdzę, że taki będziesz. Natomiast tak, powiem ci tak. Sam wcześniej, zanim weszliśmy, nawiązałeś do sondaży. Korwin 7% tak. W TVN-ie, więc prawdopodobnie więcej i oby rosło dalej. Jak patrzyłem tak z ciekawości na listę samej Korwiny, ilu tam jest ludzi bezpartyjnych, naprawdę dobrych miejscach, mi się wydaje, że będzie dużo, chociażby z samej Korwiny, dużo ludzi bezpartyjnych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jasne, że będzie ciężko, jasne, że to będzie coś nowego, jasne, że może nie wyjść, tak? Natomiast ja bym chciał wprowadzić pewien nowy standard. Tak jak za dawnych czasów Sejm był miejscem debaty. Tak teraz mam wrażenie, debata jest tylko po to, żeby telewizja to nagłośniła i żeby wykorzystać to do gry partyjnej. I dlatego, tak jak ładnie powiedziałeś, są momenty, gdzie na sali jest pusto, zwykle wtedy, gdy nie ma telewizji. I są momenty, gdy na sali jest pełno, zwykle wtedy, gdy jest telewizja i się interesuje, gdy politycy mogą zdobyć kapitał. No ale nie oszukujmy się, że nikt transmisji z obrad Sejmu nie ogląda, prawie nikt. Tak, natomiast śmiem twierdzić, że jeżeli ja powiem, że słuchajcie, do kamery swojej i do swojego vloga, słuchajcie, w telewizji robią bis z afery sałatkowej. Może kojarzysz, było coś takiego, że posłanka... Krystyna Pawłowicz, tak. Posłanka PiSu, tak. PiSu... I ona, co jest najlepsze, też nie należy do PiSu, nie jest zapisana do tej partii też jako taka. No była uprzejma konsumować sałatkę. No nie powinna była tego robić. Niemniej jednak zrobiono jakąś straszną nagonkę na nią. Media tylko i wyłącznie o tej sałatce, nie? No, że pamiętasz, jakie w tle ustawy wtedy przechodziły, które nikogo nie interesowały. W tym momencie cię poseł Krzysztof Woźniak staje i mówi, słuchajcie, telewizji mówią o kolejnej sałatce. Tamta była warzywna, ta jest z makaronem. A w tym czasie my procedujemy nad taką ustawą i taką ustawą. Wiesz, internet jest siłą, której bardzo mało ludzi docenia.
I to jest zarówno siłą in plus, jak i in minus. On może być bardzo destruktywny, ale może być bardzo pomocny. Akta pokazały, jak bardzo może być pomocny, prawda? I teraz chodzi o to, że naprawdę ludzie, jak im zależy, to potrafią pokazać swoją siłę. I jestem przekonany, że nagłaśnianie tego wszystkiego, co przechodzi tak po cichu, że my o tym w ogóle nie wiemy i się dowiadujemy, jak już jest po przysłowiowym nie w czasie, że to już weszło w życie, no i koniec, no nie da się odwołać. Nagłaśnianie tego w momencie, w którym jest procedowane, gdy jeszcze jest czas, to jest clue do prawdziwego reprezentowania narodu. Bo zobacz, ja jakby, jeśli będę posłem, to będę najbardziej interaktywnym posłem ze wszystkich, łącznie z tym, że będę miał niesamowite problemy z tego powodu, bo wiesz, jaki jest internet, tak? Internet jest taki, że się zająkniesz i przejęzyczysz... W jedną sekundę ludzie potrafią cię znienawidzić tak naprawdę. Tak! Ale Krzysztof, też chciałbym porozmawiać na temat... Ale daj mi dokończyć. Drugi bardzo ważny. Daj mi dokończyć. Zobacz, przejęzyczysz się na filmie i już to wszyscy wyłapią, tak? W związku z tym, no, jeżeli ja zrobię coś, co się ludziom nie spodoba, koniec ze mną, tak? Natomiast też z drugiej strony, tak jak ja w tej chwili słucham swoich widzów, słucham tego, czego oni chcą, żeby im to dawać na filmach, bo nie oszukujmy się, ty robisz tak samo, tak? Tworzysz swoje filmy jak najbardziej pod widzów, bo inaczej oni ci nie będą ich oglądać, tak? Dlatego lewaków przestałem zapraszać, no widzisz. No bo słuchaj, w ogóle jakby całe społeczeństwo było takie jak internet, to w Polsce rządziłaby partia Korwin. No nie oszukujmy się, tak? Wszystkie sondaże internetowe takie w niezależnych mediach internetowych wygrywają. Inaczej, to co chciałem powiedzieć. Ty słuchasz swoich widzów, ja też słucham swoich widzów. Ja umiem słuchać ludzi, którzy de facto mi płacą, bo moi widzowie mi płacą, prawda? No dobrze, ale dlaczego Ewa Kopacz nie słucha w takim razie społeczeństwa? Rząd powinien być dla ludzi, a nie ludzie dla rządu. I dlaczego... Sorry, ale no, dobra, odpowiem ci na to pytanie. Puścimy uchodźców, imigrantów, nazywajmy to jak chcemy. Okej, odpowiem ci na to pytanie, ale tu powiedz publicznie do kamery, że jak mnie Platforma pozwie, to się dołożysz do adwokata. No nie mogę ci tego obiecać, ale jak jesteś polityk powinien być odważny. Ale ja nie jestem politykiem na razie, słuchaj. No to kandydat na posła powinien być odważny. Ja ci powiem tylko tyle. Spróbuję to powiedzieć dyplomatycznie. Dobra. Moim zdaniem pani Ewa Kopacz powinna dać szansę negocjowania wszystkich spraw związanych z imigrantami z północnej Afryki nowemu rządowi, gdyż zachodzi uzasadnione podejrzenie, uzasadniona obawa, iż może być lojalna wobec byłego zwierzchnika pana Donalda Tuska, który w tej chwili jest wysoko postawioną osobą w Brukseli. I tylko tyle ci powiem. No to bardzo dyplomatycznie odpowiedziałeś. Dziękuję. Dobrze, powiedz mi teraz tak, bo Korwina zdanie na ten temat jest powszechne. Czy twoje jest takie same? Jesteś za karą śmierci? Jako prawnik, to jest z tego punktu widzenia też bardzo powiem ciekawe. Ci tak, ja mam tylko jedną wątpliwość do kary śmierci. Jedną, jedyną. Istnieją przypadki, gdy na karę śmierci zostali skazani ludzie niewinni. Kara śmierci jest karą nieodwracalną i mnie na prawie nauczyli tego, to jest straszne, co teraz powiem, ale niestety, jak to się dobrze przemyśli, to tak jest. Czasem lepiej skazać za mało dotkliwie dwóch ludzi, którzy zasłużyli na surowszą karę, niż raz skazać niewinnego. Słuchajcie, no sama ta perspektywa, że skażesz niewinnego na śmierć, on zostanie stracony, a później się okazało, że był niewinny. W Stanach Zjednoczonych jest sporo takich przypadków. Dobrze. To jest ten jeden powód, dla którego mam wątpliwości co do kary śmierci. A poza tym, no naprawdę, są takie przestępstwa, takie zwyrodnialstwo, za które, no niestety, jedyną sprawiedliwą karą jest śmierć. Natomiast z zastrzeżeniem tym, którym powiedziałem wcześniej. Bo kodeks Hammurabiego też by fajnie by było powrócić czasami do niego. Dobrze, mamy minutę, Ator. Wracamy do wcześniejszego wieku emerytalnego, czy zostajemy przy tym, co jest? Wiesz co, słuchaj, zaproś mnie na oddzielny... No minuta to za mało, ale... Tak, na oddzielny film. Słuchaj, ani to, ani to. Tutaj potrzebna jest poważna debata i trzeba niczym Mariusz Max Kolonko powiedzieć ludziom, jak jest. A jest tak, że poprzedni system, który się nazywał PRL, okradł swoich obywateli. Okradł ich ze składek na emeryturę. W związku z tym, w tej chwili jest tak, że dzisiaj ludzie pracujący muszą utrzymywać całą armię emerytów i rencistów. I tyle.
I tutaj jest problem, bo my możemy wydłużać wiek, skracać, robić tutaj bardzo tak, różne tylko rzeczy. Tak, skracając wiek, też idą za tym gigantyczne koszty, więc to nie jest tak, że to działa w jedną ale stronę. Ale słuchaj, bo pieniądze, które w tym wszystkim są, są wirtualne, bo pieniądze, które ty płacisz do ZUS-u, natychmiast ZUS daje je dzisiejszemu emerytowi. Prawdziwe pytanie jest, przy tym systemie, bo on jest tylko z nazwy systemem opartym na oszczędnościach, czy za 20, 30, 40, czy może 50 lat, jak ty przejdziesz na emeryturę, będzie młody człowiek, który zapłaci ZUS-owi, żeby ZUS mógł ci dać. To jest to. ZUS nie przetrzymuje żadnych pieniędzy na kontach. ZUS natychmiast te pieniądze redystrybuuje, więc pytanie jest w ogóle źle postawione. To nie jest pytanie, czy my powinniśmy przechodzić na emeryturę w wieku 60, 65, 67, czy to jest sprawiedliwe, że kobiety, które dłużej żyją, mogą według pana Dudy powinny ostatnie przechodzić zdania wcześniej. Tak? To jest pytanie, jak ten system jest zrobiony i czy nie należałoby go od nowa zrobić, jednocześnie mając na uwadze to, że niestety ludzie przez poprzedni system zostali skrzywdzeni, nie mamy dwie opcje. Albo łożyć na nich, albo na nich nie łożyć. I tu postawmy trzy kropeczki. Dziękuję, Jatro, za przyjście do politycznej szafy. Nie ukrywam, że trzymam kciuki za ciebie, chociaż nieważne, czy sympatyzuję z tą, czy z tą partią, ale poruszamy się po tym samym środowisku i życzę ci powodzenia. Słuchaj, bardzo serdecznie ci dziękuję. Serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału tego pana i pamiętajcie, co powiedział. Powiedział, że sympatyzuje ze mną. Pamiętajcie, a nie że z partią, a nie z partią. Głosujecie na mnie, a nie na listę, na której jestem. Dzięki wielkie. Dzięki.